Dzień dobry, z tej strony Rafał Siadło. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie spółek. Wczorajsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie upływała pod znakiem odreagowania po wyprzedaży, jakie pojawiła się od początku tygodnia. No ale jak widzimy dzisiaj, to wczorajsze odbicie niecałe 2%, no i ponownie wracamy do spadków, bo dzisiaj już WIG20 traci 1%. Zatem ten poziom awersji do ryzyka no jest bardzo niski i inwestorzy uciekają od tych aktywów uważanych za bardziej ryzykowne. O tyle dobrze, że jeśli popatrzymy na polską giełdę, to mniej więcej tyle samo dzisiaj traci jak Europa, około 1%. Oczywiście na horyzoncie cały czas ryzyko geopolityczne, wybory w Stanach Zjednoczonych to są elementy, które podsycają niepewność, no ale dzisiaj na otwarciu sesji na Starym Kontynencie pojawiła się informacja o awarii Microsoftu. Wiele firm z tego tytułu miało problemy, no i tutaj to jest taki czynnik, który no, trochę podbił niepewność, jeśli chodzi o tą końcówkę tygodnia, bo w trakcie godzin azjatyckich notowania na amerykańskie indeksy chociażby próbowały odbijać. W tym momencie osuwają się na południe, zdecydowanie na rynkach dominuje czerwień, zatem no możemy powiedzieć, że to wczorajsze odbicie było taką tylko korektą po wcześniejszych spadkach, a nastroje w dalszym ciągu pozostają złe. Potencjalnie elementów, jakich możemy upatrywać na rynkach, jeśli chodzi o poprawę sentymentu, no jest rozkręcający się sezon wyników w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w przyszłym tygodniu. Wczoraj Netflix opublikował lepsze od oczekiwań rezultaty. Także ze strony polityki monetarnej możemy mieć jakieś pozytywne sygnały, bowiem Europejski Bank Centralny wczoraj no, zakomunikował, że jeszcze będzie obniżał stopy procentowe w tym roku i we wrześniu jak najbardziej może do tego dojść. Także w przypadku Fedu poznajemy słabsze dane ze Stanów wpisujące się w scenariusz wrześniowej obniżki stóp procentowych przez amerykańską rezerwę federalną. Zatem ze strony polityki monetarnej jak najbardziej indeksy mogą dostać jakiś pozytywny sygnał. Przejdźmy teraz do polskich spółek, bowiem tutaj cały czas wyraźnie ciąży KGHM. Spadki kilkuprocentowe. To wszystko przez sytuację w Chinach i przez to, co się dzieje na miedzi. Miedź już dociera do 9300 dolarów za tonę. To są najniższe poziomy od kwietnia. Na początku tygodnia poznaliśmy słabsze od oczekiwań dane z Chin. Wzrost gospodarczy w drugim kwartale poniżej prognoz. Zatem tutaj no, pojawiają się obawy, że ta oczekiwana przez wszystkich stymulacja fiskalna i monetarna w Chinach no, jest po prostu niedostateczna i stąd tak istotne cofnięcie na miedzi, które wprost proporcjonalnie przekłada się na KGHM. I z tego tytułu traci polska giełda. Patrząc na rekomendacje analityków fundamentalnych, to te nieznacznie poprawiły się w ostatnich miesiącach, a już prawie połowa z nich to są rekomendacje pozycji długich. Wyraźnym elementem, który poprawił wczoraj sentyment na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, była rekomendacja Goldman Sachsa, jeśli chodzi o bank PKO BP. Poprawiła ona sentyment wobec całego sektora. Też swoją drogą obrazuje, w jakiej kondycji jest polski sektor bankowy, że te wyprzedaże, jakie miały miejsce w kwietniu, w maju, no, były czymś na wzór realizacji zysków, a koniunktura tutaj cały czas pozostaje dobra i ten realnie prowadzony biznes przez nich no, wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków fundamentalnych, te sukcesywnie poprawiały się w ostatnim czasie, no i w tym momencie ponad 80% z nich to są rekomendacje pozycji długich. Na koniec JSW, które chyba było gwiazdą wczorajszej sesji na giełdzie i też wpływało na dobry wynik WIG-u 20, to po informacjach, jak ma się kształtować wydobycie w 2024 roku, dość optymistycznie odebrał to rynek, co podbiło notowania spółki. Jeśli chodzi o rekomendacje fundamentalne, no tutaj jak to, jeśli chodzi o sektor wydobywczy w Polsce, no trudno szukać jakiegoś większego wsparcia ze strony analityków fundamentalnych. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, jak zawsze, informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.